Dzień dobry. Jesteśmy dziś na ulicy Chłodnej z kilku powodów. Po pierwsze, to dla mnie jedna z piękniejszych ulic tego zakątka Woli. Po drugie, kolejny film będzie o tej ulicy, bowiem jest ona pełna historii, które warto opowiedzieć, więc subskrybujcie kanał, żeby tego nie przegapić. Po trzecie, nasz dzisiejszy spacer przez miasto będzie się odbywał wzdłuż Torów tramwajowych Warszawy, które obecnie wiodą do nikąd, więc warto poznać ich opowieść. Kody czasowe i bibliografię, jak zawsze, znajdziecie w opisie tego filmu poniżej, bo tory będą dla mnie tylko przyczynkiem do opowieści o mieście i świecie, którego już nie ma. A jeśli doceniasz moją pracę, to będę wdzięczny, jeśli postawisz mi kawę także z linku, znajdującego się w opisie tego filmu. Zaczynajmy. Tramwaje warszawskie, tak jak je dziś rozumiemy, bo wcześniej oczywiście były omnibusy, konne, dorożki i tak dalej, A więc tramwaje warszawskie, tak jak je dziś rozumiemy, są związane z dynamicznym rozwojem miasta w XIX wieku pod rządami Sokratesa Starynkiewicza, o którym opowiadałem w jednym z poprzednich filmów. Link wyświetla się wam teraz w rogu ekranu. I tu pierwsza ciekawostka. Warszawa była drugim miastem w Europie, w którym pojawiły się tramwaje. Warszawę wyprzedził w tej dziedzinie tylko Berlin. Druga ciekawostka być może nie byłoby tramwaju w Warszawie, gdyby nie kolej i to, że Warszawa była łącznikiem wschodu z zachodem. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy w drugiej połowie XIX wieku i chcemy z Petersburga dojechać do Wiednia przez Warszawę. Wsiadamy na dworcu warszawskim w Petersburgu w pociąg kolei warszawsko-petersburskiej i wysiadamy w Warszawie na dworcu petersburskim, czyli na dzisiejszym Wileńskim. I tu jest pierwszy problem, gdyż nie ma bezpośredniego i łatwego połączenia z dworcem wiedeńskim, który znajdował się na rogu Alei Jerozolimskich. I marszałkowskiej. Stąd pomysł właściciela kolei warszawsko-petersburskiej, żeby te dwa punkty połączyć. I ta uwaga, że chodzi tutaj o właściciela kolei warszawsko-petersburskiej, jest ważna, ponieważ był to pomysł zrobiony i zrealizowany niejako ponad głowami władz Warszawy. Więc w 1866 roku mamy już połączenie od dworca Petersburskiego mostem Kierbedzia, krakowskim przedmieściem, teraz widzicie ten tramwaj kolejowy przed Kościołem Świętej Anny, potem Marszałkowską aż do dworca Wiedeńskiego. Skoro zaś ten tramwaj rozpoczynał bieg od dworca petersburskiego, to powinniśmy mieć na Pradze albo przynajmniej szukać jakichś pozostałości po tym fakcie, i faktycznie na inżynierskiej 6 jest tak zwany Dom pod Syreną, czyli dawna remiza tramwajów. Dziś to jest budynek mieszkalny jest murowany, ale pierwotnie był drewniany. Jeśli spojrzymy pod nogi przechodząc obok, to w bramę wchodzą tu szyny tramwajowe. Jeśli komuś się uda wejść do środka, to widać, że jest ich tutaj więcej. I co ważne, jest to torowisko o rozstawie carskim, czy rosyjskim, czyli szerszym wobec tego, co nazywamy rozstawem europejskim. Europejskim czy zachodnim. A jeśli będziecie w pobliżu, to zajrzyjcie do antykwariatu Zakładka. Pan Marcin znajdzie Wam dobrą lekturę na letnie i zimowe wieczory. I wiem o tym, bo sam znalazłem tam kilka przydatnych pozycji, dzięki którym powstał m.in. ten film. Ale wracamy na nasze tory. Ta szerokość szyn dotyczyła oczywiście kolei. I tramwajów, i jest rzeczą bardzo symboliczną, dlatego Warszawa była takim, no powiedzmy, zmieniaczem światów, czy łącznikiem wschodu z zachodem, bowiem dworzec petersburski w Warszawie miał ten rozkład szerokich torów, a już dworzec wiedeński miał rozstaw zachodni, węższy. Był chyba nawet kiedyś taki program telewizyjny pod tytułem Szerokie Tory, który opowiadał o mieszkańcach byłego Związku Radzieckiego, i właśnie te szerokie. Tory były symbolem innego świata. Niemniej jest, czy przynajmniej powinna być, jeszcze jedna ciekawa pozostałość z tamtych czasów, kiedy byliśmy łącznikiem wschodu z zachodem, a mianowicie język. Można przyjąć, że Praga, czyli tam, gdzie wysiadali głównie Rosjanie, w swojej gwarze miała zapożyczenia z rosyjskiego, które potem szły dalej. I tak na przykład słynny praski cwaniak. Prawdopodobnie pochodzi od rosyjskiego czwanista, czyli powiedzmy takiego wyrażenia, które oznaczało chwalenie się nad kielichem, ponieważ źródłosłowem tutaj jest kielich. Natomiast wola, która była pełna fabryk niemieckich czy z niemiecką kadrą, miała zapożyczenia z niemieckiego, jak na przykład Wichajster czy Dynks, co oczywiście odpowiada rusycyzmowi w postaci ustrojstwa. Oczywiście nie twierdzę, że Wichajster był tylko na woli lub że ten wyraz pochodzi z woli, ale hipoteza robocza jest taka, że. Częściej byśmy spotykali wyraz ustrojstwo na pradze, a Wichajster na woli, jeśli byśmy nie znali nazwy danego urządzenia. Natomiast słowem, które jest arcyciekawe w kontekście łączenia w Polsce wschodu z zachodem, jest herbata. I utensylia związane z herbatą. Pewnie nikt się tego nie spodziewał, ale już wyjaśniam. Herbata przychodzi do nas z Marią Ludwiką Gonzagą, czyli żoną Jana Kazimierza, ale to nie jest dla nas istotne. Istotne jest słowo. Świat, jak widzicie, jest podzielony na dwie części. Tam, gdzie herbata docierała drogą morską, mamy coś jak angielskie tea. A tam, gdzie herbata docierała drogą lądową, mamy coś takiego jak rosyjski czaj. Ktoś przytomnie zapyta, ale skąd ta herbata w języku polskim? Otóż Polacy wzięli łaciński wyraz herba, czyli zioło i dodali końcówkę ta, bo napój ten przybył do nas drogą morską. Czyli mamy dosłownie ziele herbaciane, co samo w sobie jest błędem, bo powinno być folium, a nie herba. Ale to zostawiam, bo jest większy problem. Jak bowiem byście nazwali urządzenie do zaparzenia herbaty? Logicznie herbatnik, lub inaczej poprawniej herbatnica, a my mamy czajnik. Ewidentnie słowo pochodzi ze wschodu i słusznie, bo wpływ zaboru rosyjskiego na picie herbaty w Polsce jest niezaprzeczalny. W Rosji samowar był symbolem. Jeśli ktoś czytał Czechowa, a ja akurat uwielbiam, to tam zawsze jest jakaś stara niania, która robi herbatę używając samowara, jak kapłanka takiego domowego ogniska i stały punkt w tym całym zmieniającym się świecie dramatów Czechowa. Wracając... Do I wojny światowej przyjął się zwyczaj tzw. herbatek i był to przełom w obyczajowości warszawskiej, bowiem można się było spotkać w gronie bliskich, prowadzić rozmowy także polityczne i nie było to ani kosztowne, ani uroczyste, i też nie ściągało uwagi władz zaborczych. Pito też oczywiście herbatę na sposób angielski, czyli z mlekiem, co z niezrozumiałych dla mnie powodów nazywamy bawarką. A jeśli będziecie w pieninach, to jest tam skała zwana głową cukru, bowiem w czasach, o których mówimy, cukier do herbaty wytwarzano w takich właśnie blokach zwanych głową cukru. Daleko odpłynęliśmy od tramwajów. Ale chciałem pokazać, że to przenikanie się wschodu z zachodem w Polsce jest znacznie głębsze niż może się to wydawać. Zatem w Warszawie kursował tramwaj kolejowy i cieszył się powodzeniem, ale miasto nie miało tu kontroli, więc rozpoczęto przygotowania do stworzenia miejskiej sieci tramwajowej i przetarg czy konkurs w tej materii wygrali. Belgowie. Zaczęto więc budować dwie remizy. Jedną na Muranowie, na ulicy Sierakowskiej. Tej ulicy już nie ma, ale teraz widzicie mapy, które pokazują zarówno przebieg tej ulicy, jak i położenie remizy, czy zabudowań tramwajowych, bo była tam też bodaj dyrekcja. Druga remiza była na Mokotowie, na Puławskiej i wtedy było to poza granicami miasta. Co ciekawe, niedawno, jak też widzicie teraz, Odkryto pozostałości murów dawnej zajezdni Mokotów, i zresztą też y, to bardzo lubię w tym mieście, że wystarczy trochę poskrobać i Warszawa odkrywa te echa przeszłości. Pierwszy tramwaj miejski wyjechał 18 października 1881 roku o godzinie 13:00 z remizy na Muranowie. Wyjechali oficjele ze Starynkiewiczem na czele i tramwaj ten przejechał przez Nalewki, Krakowskie Przedmieście aż do Rogatek Mokotowskich i pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę. Sieć się zaczęła szybko rozwijać, bowiem już dwa tygodnie później, czyli 1 listopada mieliśmy kolejną linię z placu Muranowskiego. Co ciekawe, tramwaje były podzielone na klasy. Pierwsza klasa z miękkimi siedzeniami, druga klasa z twardymi siedzeniami i oczywiście miejsca stojące. Teraz widzicie koloryzowany film pana Mariusza Zająca. Wielki szacunek za to, co robi. Zresztą, teraz widzicie adres jego strony, gdzie jest więcej tego typu materiałów. Film jest z 1927 roku. Jedziemy tramwajem marszałkowską Róg Jerozolimskich. Po lewej stronie charakterystyczny budynek dworca wiedeńskiego, o którym mówiłem. I mógłbym Was teraz zostawić, żebyście podziwiali tę część miasta, zanim Niemcy przyjdą z ogniem, a potem Rosjanie z socrealizmem, a na końcu my sami w naszych czasach z betonozą i umiłowaniem billboardów reklamowych, ale musimy się znów zatrzymać, bo kolejne tory opowiadają kolejną historię. Jesteśmy na Nalewkach, przy Ogrodzie Krasińskich. Wspomniałem o tej ulicy przed chwilą, mówiąc o trasie tramwajów. Zostały tu tory o tym szerokim rozstawie i dziś to jest spokojne miejsce, czasem tu zaparkuje jakiś autobus, czasem przejdzie wycieczka do Arsenału, który jest oczywiście świadkiem historii np. insurrekcji kościuszkowskiej, powstania listopadowego, czy powiedzmy w naszych czasach odbicia Jana Bytnara. Będąc w tym miejscu, warto zwrócić uwagę na przykład na pokrywę studzienki telekomunikacyjnej, ponieważ to być może ostatnia taka pokrywa wyprodukowana dla polskiej akcyjnej spółki telekomunikacyjnej, czyli PASTY. Jeśli przyjrzymy się dokładniej, dostrzeżemy ślady wojny na murze wokół Ogrodu Krasińskich. A w samym ogrodzie uważne oko dostrzeże takie niepozorne wzniesienie z szybami wentylacyjnymi, bowiem jest tu tak zwany schron Stefana Starzyńskiego, w którym jednak prezydent Warszawy nigdy nie był, bowiem dowodził obroną cywilną z ratusza albo bezpośrednio z ulic miasta. Niemniej najbardziej szokującą rzeczą w tym miejscu jest to, że przed wojną była to główna arteria handlowa miasta. Jeden z autorów pisze tak, yy, cytuję: W tamtym okresie nalewki stały się europejskim centrum handlu z Rosją i najważniejszą ulicą handlową miasta. Dość powiedzieć, że tuż przed wojną działało tu około tysiąca firm, a symbolem tego handlowego charakteru nalewek był pasaż Simonsa. To była wielka żelbetowa, sześciopiętrowa konstrukcja zbudowana na miejscu kościoła i klasztoru. W tym pasażu były składy towarów, sklepy, kantory, hotel, mieszkania. Był nawet sąd grodzki a po wojnie a szczególnie po powstaniu warszawskim bo pasaż ze względu na tę właśnie konstrukcję był redutą powstańczą zostało z tej budowli to co teraz widzicie czyli prawdopodobnie tych kilka bloków kamiennych czy żelbetowych i te fragmenty konstrukcji jakie możecie zobaczyć dziś w ogrodzie Krasińskich jest też takie chyba najsłynniejsze zdjęcie nalewek, wykonane około 1914 roku. I żebyśmy się dobrze zorientowali, to po lewej stronie mamy arsenał, czyli jedyny budynek nalewek, który przetrwał wojnę, a po prawej stronie dwa skrzydła pasażu Simonsa, czyli adres nalewki 2 i 2A. Dzisiejsze nalewki to właściwie tylko symboliczne wspomnienie przedwojennych nalewek. Widzicie teraz na mapach, jak ta ulica wyglądała, jak była długa przed wojną, a jak wygląda teraz. Jako przebitki pokazuję Wam teraz materiały z przedwojennych nalewek, żebyście mogli sobie porównać co tutaj się stało i jak to miejsce wyglądało przed wojną. Teraz na przykład oglądacie fragment filmu Amerykanina Benjamina Gasula z sierpnia 1939 roku, czyli tuż przed zagładą tych ludzi i tego miejsca. Warto jednak wspomnieć jeszcze o dwóch miejscach. Mówiłem bowiem o tramwaju, który ruszał z placu Muranowskiego. I teraz widzicie plac Muranowski. Konia z rzędem temu, kto potrafi powiedzieć, gdzie ten plac się znajdował. Ale widzicie teraz mapki, które być może pomogą Wam w umiejscowieniu tego placu. Plac jest o tyle ważny, że był w miejscu dziedzińca przed pałacem Murano. A to był pałac architekta m.in. Jana III Sobieskiego, czyli Szymona Józefa Belotiego, który zaprojektował m.in. kościół Świętego Krzyża. I tenże architekt urodził się na wyspie czy w wyspach Murano niedaleko Wenecji. Jak nietrudno wywnioskować, dzielnica Muranów bierze swoją nazwę właśnie od... Tego miejsca. Sam pałac stał mniej więcej w okolicach dzisiejszego pomnika poległym i pomordowanym na wschodzie. A po samym placu Muranowskim jest pewne wspomnienie, czy pewien cień na ulicy Muranowskiej-Jeden. Jest taka tablica pamiątkowa, która wspomina jedną z bitew powstania w Getcie Warszawskim, które miało właśnie miejsce na placu Muranowskim. Zobaczcie teraz zdjęcie lotnicze, między innymi nalewek i całej dzielnicy z 1940 roku. Nalewki są tu oznaczone tymi kropkami. To zapewne jest ten plac muranowski, ale zwróćcie też uwagę, że kamienice, które tutaj były, są ciasno upchane, długie i wąskie. Drugim z takich miejsc, symboli była Wielka Synagoga Reformowana nad łomackiem. To była synagoga bardzo postępowa, więc należy odrzucić stereotyp ortodoksyjnych Żydów, którzy tam się modlili. W każdym razie zobaczcie. To zdjęcie. Po lewej stronie mamy taką budowlę bardzo charakterystyczną, która powinna Wam coś przypominać. To jest tak zwana gruba kaśka, czyli obudowa studni z XVIII wieku, a za nią dzisiejszy Żydowski Instytut Historyczny. Tam też jest bardzo ciekawa księgarnia, jeśli kogoś interesuje tematyka żydowska. A na wprost synagoga. Historia tego miejsca jest też dość dobrze opowiedziana. Jeśli ktoś czytał rozmowy z Katem, to być może pamięta opis wysadzenia synagogi. Z tego co wiem, z tej synagogi został do dziś tylko fragment kolumny i numerek z szatni. Ja chciałbym jednak zwrócić uwagę na otwarcie i poświęcenie tego miejsca, które odbyło się we wrześniu 1878 roku, na którym był nasz stary znajomy Sokrates Starynkiewicz oraz rosyjski generał gubernator. I na tej uroczystości zebranych powitał rabin Izaak. Cyklow między innymi w słowach. Cytuję: Pokładamy nadzieję w Bogu, że dopłyniemy do upragnionej przystani ludzkości, gdzie szczytem cywilizacji będą słowa kochaj bliźniego jak samego siebie. Kochajcie obcego, bez względu na to, w jakiej świątyni Bogu cześć oddaje, do jakiego plemienia należy. Koniec cytatu. Ważne, że słowa te były wypowiedziane w języku polskim w obecności władz rosyjskich, a przecież językiem urzędowym był wtedy rosyjski i to nie spotkało się z reakcją władz. Tak jak powiedziałem, historia tego miejsca, czyli nalewek i całej tak zwanej dzielnicy północnej, jest dość dobrze opowiedziana, ale na uwagę zasługuje tutaj osiedle Muranów, zbudowane na gruzach dzielnicy północnej i z gruzów dzielnicy. Północnej. I to nie jest przypadek, że Muranów jest położony przynajmniej w części na takich pagórkach, i że te pagórki przewijają się na tym osiedlu, na dzisiejszych podwórkach, ale to będzie materiał na osobny film, który obiecuję Wam, że kiedyś zrobię. Żeby Wam pokazać pewien przedsmak, nie wiem czy pamiętacie zdjęcie lotnicze nalewek z 1940 roku, które pokazywałem. Teraz dla porównania to samo miejsce, ale w 1944 roku. Nalewki zaznaczono kropkami, myślę, że komentarz jest tu zbędny, trzeba tylko nadmienić, że to może ruin y, stanie się dzisiejszym Muranowem. Wracamy jednak na ulicę Chłodną, kursowała tu linia niebieska, bo wtedy tramwaje nie miały numerów, tylko kolory, być może ze względu na analfabetyzm mieszkańców Warszawy i linia ta woziła mieszkańców z Mokotowa do Rogatek Wolskich, a gdyby kogoś ciekawiło, to Rogatki Wolskie obecnie wyglądają w ten sposób. Rogatki wolskie odeszły jak większość zabudowy ulicy Chłodnej, ale, tak jak już wspominałem, o tym opowiem w kolejnym filmie. Tramwaj, czy w gwarze Dzyndzaj. Tramwaj konny oczywiście został wyparty przez tramwaj elektryczny i od 1908 roku taki tramwaj pojawia się na ulicach Warszawy. Elektrownia dla tego celu znajduje się tu, gdzie dziś jest Muzeum Powstania Warszawskiego i ślady tego możemy tu jeszcze dziś znaleźć. Zanim jednak Polska odzyskała niepodległość, mieliśmy tak zwaną pierwszą okupację niemiecką i dokopałem się do ciekawego dokumentu odnośnie tramwajów w tym kontekście. Jak możecie przeczytać na tym dokumencie zarządzeniu władz niemieckich, cytuję: Wszyscy urzędnicy i robotnicy są odpowiedzialni swym życiem i majątkiem za Niewykonywanie ścisłe i bez zarzutu powierzonych im obowiązków. Koniec cytatu. I ktoś może powiedzieć, że to sroga władza okupacyjna. To przypomnę tylko ustawę już z czasów niepodległości. To jest ustawa o urzędnikach, mówiąc kolokwialnie złodziejach i łapownikach, gdzie groziła im kara śmierci przez rozstrzelanie właśnie za złodziejstwo czy łapownictwo. Niczego nie sugeruję, tak tylko to zostawiam. Wspominałem już, że tramwaje konne zostały w sposób naturalny wyparte przez elektryczne, ale konie wróciły jeszcze na ulice miasta na chwilę w 1917 roku, notabene 13 kwietnia w piątek, kiedy w elektrowni tramwajowej wybuchł kocioł i na kilka tygodni konie stały się znów potrzebne. W tym wybuchu zginął jeden pracownik kotłowy Piotr Lędziakowski, ojciec Trójki dzieci, i jeśli będziecie na starych powązkach, to możecie tu znaleźć taki dziwny grób w kwaterze 220. To właśnie mogiła kotłowego Lędziakowskiego. Krzyż jest tu zrobiony z fragmentu stalowej konstrukcji hali kotłów, a w słupkach są szyny tramwajowe i stalowe łańcuchy z urządzenia napełniającego kotły węglem. Jest też tabliczka z napisem: Piotr Lędziakowski, data urodzenia, poległ na stanowisku przy wybuchu kotła elektrowni tramwaju warszawskich 13 kwietnia 1917 roku. Cześć dzielnemu pracownikowi. Trzeba przyznać, że tramwaje warszawskie tu od czasu do czasu zaglądają i o tej mogile pamiętają. Co jeszcze w Warszawie przetrwało poza torowiskami, które czasem odsłaniają swoje tajemnice przy okazji remontów dróg? Otóż, jeśli podniesiemy głowę, to zobaczymy, gdzie niegdzie w Warszawie takie haki do podtrzymywania trakcji elektrycznej, tak jak tu na Krakowskim Przedmieściu, na tak zwanym domu bez kantów. Gdzieś też czytałem, że taki hak yy, przetrwał na szpitalu Świętej Zofii na Woli i to też jest pozostałość po tej trakcji elektrycznej. Tu pewności nie mam, więc możecie mnie korygować w komentarzach. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, to serdecznie Wam dziękuję za obecność i już zapraszam Was na kolejny spacer. Jak zapowiedziałem po ulicy Chłodnej. Do następnej historii.